kolejny dzionek, godzina 8, słyszysz, frania bryka, bierze fibry, słuchaj, pada i nie wiem co zrobić, kropi, nie kropi, raz pada, raz nie pada, taka pogoda w kratę, kurde, ale postaram się go umyć, zobaczymy, jeżeli będzie paskudnie, to w trakcie mycia skończę i wjadę do garażu, będę brał się za wnętrze, kurczę, no co, ale może się uda, bo przestało na przykład, kurde, może się uda, więc odpalam sprzęt, przygotuję wszystko i będziemy się bawić przy karoserii. Pierwsze co wpadnie, oczywiście oprysk, tutaj Evocar 1:20, wystarczy 1:10, to jest mistrzostwo, myślę, że tutaj nie będzie aż tak wymagane, ale zanim zarzucę oprysk, cokolwiek, zajmę się tutaj tymi elementami, najpierw sobie je przeczochram, oczywiście oprysk wypłuczę, a zresztą w trakcie, nie będę, bez sensu tak chodzić ci opowiadać, zacznę robić, będzie i będziesz wszystko widział, co jest. Mamy 1:20, trochę pędzli i zaczynamy, od czego zacznę, pamiętasz, tutaj glony, nad tym się najbardziej skupię teraz i niech sobie żre. Na szczęście pogoda jest fantastyczna. Wszystkie zakamareczki. O. Właśnie. No. Zobacz, jednym produktem. Mógłbym wziąć APC. Oczywiście, że mógłbym. Ale tu zostaniemy przy tym. I kolejna rzecz. Tu. Wszystkie zakamarki. A później polecimy całość. Czy będę zdejmował rejestrację? Oczywiście, że nie. Nie widzę potrzeby. Tak jak mówię. Auto do sprzedaży. Mamy określony budżet. I mamy je tylko przygotować. No dobrze. I latamy sobie z pędzelkiem. Jak dobrze wiesz, w szczelinach fantastycznie sprawdza mi się właśnie ten Kocha albo z AliExpress. Tu nawet gdzie jest lakier, jak jest miękki, możemy użyć takiego skurczybyka. Całkiem nieźle, nie? Przyjemnie. Ale jeszcze niech poleży. Dobra, najpierw go wypłuczemy. O, jeszcze jest tak nie po mojemu. Musimy chwilę poczekać. No tu jest dużo miodu. I tu nie wiem, czy to jest pioch. Czy to jest rdza. Wygląda na pioch. Dobra, wypłuczemy to. A. I zobaczymy dalej, co będzie. Ta-na-na. Ale włącz. Kurwcze, jeszcze się nie obudziłem, słuchaj. A do tego coś jakby mnie brało. Nie brało, tak kurczę, dziwnie. Niby katar, niby jest, a go nie ma. Taka sytuacja. Dobra. Nie tak łatwo. Puściło? Puściło. No dobrze. Okej. Tutaj niech sobie jeszcze poleży. Zimno, zobacz co się dzieje. A mam tutaj obrotowy. O. 7 stopni, kurczę. Niewiele, co?
No widać, że autko nigdy nie widziało takiego poważnego mycia. To już od razu czuć po wypłukiwaniu. Wywala, kurczę, spod uszczelek, ze szczelin mnóstwo materiału. Ty tego nie widzisz pewnie. Ok, teraz został nam jeszcze tył. Tutaj, jeżeli chodzi o te szczeliny, i widzę, że jeszcze mi dokładnie nie wybrało wszystkiego, mógłbym wziąć końcóweczkę, tą, która daje punktowe ciśnienie. Ale nie ma potrzeby, bo i tak wjedziemy z pędzlem. Tu jestem ciekawy tego. Ładnie. No dobrze, zajmiemy się oknami, później zrobimy oprys całego szerszenia. Co chwilę łyk wody zimnej i teraz tak, nadkola, tar, newcar, nie wiem, dostałem to od widza, nie mam pojęcia, nie znam tematu, nie znam produktu, zarzucę, zobaczymy. Już widzę, że butelka jest beznadziejna, ale za to idealnie się rozpryskuje, ale super. Zapach też ma taki przyjemny, no nieźle, dobra. I druga strona. Zobaczymy. I będę co chwilę dorzucał na tą smołę. Widzę, że na lakier też będzie to super. Dobra. Później wezmę szczotkę Wicana. Przejadę. I no butelka jest beznadziejna. Tu trzeba coś z długą, z długim atomizerem wysokim, bo beznadziejnie się to robi. Bierzemy dwa pędzle. Nie ten. Ten. I ten ładujemy i lecimy. O, on jest sztywny, pięknie wchodzi tutaj w listwę. Fantastycznie bym nawet powiedział. Tu nic innego nie wyobrażam, żeby się sprawdziło, jak ten syntetyczny. Super, naprawdę. Dobra, patrz ile miodu. Co robimy teraz? Dorzucamy tutaj miodu. Bardzo ładnie. I ten jest mięciutki. I tu delikatnie. Ok. I płukanko. Dobrze. Woda, towar i lecimy dalej. Tu było czymś przetarte, zobacz. Kurde, co tu było? Tu było czymś woskowane albo ktoś coś próbował. A wiem co, bo tu było coś lakierowane. Pewnie maszynowo lakiernik. Tu już po listwie od razu widać taka przetarta niebieska. Albo papier, albo maszynowo. Później to wyjdzie w praniu. Dobra. I tu, gdzie lakier, delikatnie tym. Dobra.
Zobacz, jak on wchodzi pięknie. Patrz. No ten to jest po prostu mistrzostwo. U Chińczyka go można kupić za grosze. Fenomenalny. Razem z tym bajeczka, naprawdę. Jakoś mi chłodno w dłonie. No jeszcze wypływa. Ogarnę to i pojedziemy za kamarki drzwi, żeby nie było. Trochę miodu i tu lecimy. Okej. Dobra. I mięciutkim. Już tu jestem, tutaj wycieraczkę od razu ogarnę. Później tak jeszcze będzie oprysk. Okej, tu się nie bawimy, tu się nie bawimy, tu nas nie interesuje, tu nas nie interesuje, tu nas nie interesuje, tu nas jeszcze interesuje. Tu jest miodu na pewno dużo. A, standardowo. Okej. I mięciutko. Dobra. Jeszcze druga strona. Tar czuje, że żre, jak trzeba. Zaraz do niego dojdziemy. Okej. Wypłukać, dorzucić tara. Bardzo ładnie. Druga strona siedzi, ale mgła, słuchaj, niesamowita. Muszę się przyjrzeć tej firmie. Nie wiem, czy film już widziałeś, czy nie, ale zajebiście. Naprawdę. Ciekawe, skąd biorą. Bardzo mnie to ciekawi. Materiału, materiału. I lecimy dalej. To glony. A, tu chodzi o to, żeby się wbiło jak najmocniej pod listewkę. O, tu jest zawsze idealnie. To jest najgorszy narożnik, jeżeli chodzi o auto. I o korektę tutaj. Też nie jest cudownie. Zobacz, ile miodu, kurde, potrafi wyjść. A? I tu mięciutko. Dobra. Tu jeszcze nie było tak zatrolone, jak z tamtej strony. Więc możemy sobie pozwolić na dwa razy. Ale już mi się kończy, dobra. Woda, miód i jedziemy. Dobrze, teraz tu. Pozwolić. Tutaj się jakoś to otwiera. Pewnie gdzieś w aucie. Muszę zobaczyć jak. Okej. O, ktoś tam coś napisał. O, i drugi raz strzelił. Dobra. Puchanko. Powiem ci tak, z jednej strony ten obrotowy jest fajny, tutaj przy tym. Z drugiej strony, jak chcę odwinąć właśnie
wąsza, nie udaje mi się. Ok, teraz słuchaj, idę po szczotę wikana, ogarnę tara. No ładnie puszcza, słuchaj, tutaj widzę. Mam nadzieję, że mi nie kapnęło. Naprawdę ładnie puszcza. Super. Tu też. Ale chlapie. No fajnie. Tutaj byłoby też dobrze, słuchaj, gąbeczką. Na gąbkę jeszcze lepiej niż szczoteczką, ale tutaj tego naprawdę nie ma dużo, żeby się tak nad tym pastwić jakoś specjalnie. No dobra, ciśnienie i po temacie. No, troszeczkę zebrało, jakby luksusowo. No i tu już mamy z głowy, już się więcej nie będziemy w to bawić. Nie widzę potrzeby. Ale dobrze doczyszczone, bo w ogóle nigdzie nie ma brudu. Elegancko. Nie widzę, żeby się gdzieś wypłukiwało, kurczę. Wspaniale. A tył? Tył będzie jeszcze czochrany. Tutaj to będzie wiecznie gruzu. No dobrze, słuchaj, zostało mi jeszcze przód. Tutaj na chromach. Do czego zmierzam? Już są jakieś przebarwienia i to mogą być osady po twardej wodzie. Albo niekoniecznie. Zobaczymy zaraz. Mięciutki pędzelek i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak widziałeś, prołoż wcześniej był. I widzę, że część zebrało. Ok. Chromiki. APC. 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 Tu jest APC. Kurde. 1 do 10 konceptu. O, pędzel do felg od Car Pro i lecimy mięciutko, przyjemnie. Ok. Super. Pianka
co cudowne. Bardzo fajnie. I zobaczymy, czy będę musiał jechać tu z czymś kwaśnym, czy to wystarczyło nam tutaj. Bo plastik to tam jest pikuś. Interesuje mnie chromik. Zobacz, jak on się pięknie układa. To APC pozwala też na taką miękką pracę. On jest taki bardzo mięciutki. On się mocno pieni. Fakt, że wypłukiwanie może nie jest cudowne. I co my tu mamy? Jest dobrze. Tu jeszcze są. No to trzeba będzie wjechać jednak z czymś bardziej kwaśnym. Znaczy się bardziej kwaśnym z kwaśnym. Idę po 1 do 10 piór chemii. Piór chemii zawsze trzeba wymieszać, bo on się dziwnie... To jest taki glucik. I co? I zarzucam. I zobaczysz, czym później będę to ogarniał. Tu w zakamarkach widzę, że jest tego srogo. I słuchaj, zostawiam. I to jest już. Tu emblemat jest dobrze. Tu mi chodzi najbardziej o chromy. Żeby je najpierw ruszyć. Dobrze. Idę teraz po gąbeczkę. Tak, po gąbeczkę. I będziemy też jechać szyby, zanim zrobię cokolwiek. Czyli zacznę myć tak już naprawdę konkretnie. Bo chcę najpierw właśnie ten cały bałagan kwaśny, te wszystkie zakamarki, ten syf wybić. Prawdopodobnie, no tak myślałem, że tu jest całkiem elegancko. Wjedziemy później tutaj też, wszystkie zakamarki wypłuczemy. I wtedy dopiero zacznę się bawić konkretnie w lakier. Czyli najpierw wygarniamy cały syf z zakamarków, żeby później się w to nie bawić. Jak już zacznę mieć auto, to chcę mieć... tak naprawdę, żeby mi nigdzie nie wyciągało tego brudu. Idę po tą gąbkę. Ta gąbeczka. Od piór chemii. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. I z tym produktem jest tak, że rozcierasz, zostawiasz i lecisz dalej. On sobie będzie długo leżał. Zakamarki oczywiście bierzemy pędzel. Ten mięciutki. Ops. Ok. A tu dalej jedziemy gąbeczką. I zostawiamy. A tu pędzel. Dobra. I gąbeczka. Nie używamy do tego siły. Ma być tylko delikatne tarcie. Ogólnie czyszczenie gąbką czegokolwiek jest obłędne, bo tu masz cały czas pracę. Pędzel, wiadomo, jak ci tak przeskakuje, to przeskakuje. Raczej, no czochrasz nim, ale nie zrobi tego tak precyzyjnie jak gąbeczka. Podobnie jest ze zbieraniem lotnej rdzy czy smoły. Dobra, dorzucam i zostawiam. Tu niektórzy zaraz powiedzą, o, bo kwas do felk. No tak, ale to... Słuchaj, śmierdzi, kurczę, i tak naprawdę nie wiesz do końca, jak się zachowa, bo te chromy teraz, to ja wiem, czy to, no ile tu jest chromu, to tam w sumie to wygląda jak chrom, imitacja chromu tak naprawdę. Dobra, i czekamy.
Za chwilę odwrócę gąbkę z drugiej strony i popełnię to samo. Co nas jeszcze interesuje? Później nas będą interesowały też emblematy. To nie ma tematu. Tu, żeby dokładnie wyczochrać. Malutki pędzelek. Kwaśny produkt, ale to już po umyciu auta, już tak ostatecznie, dopiero wtedy się tym zajmiemy. No dobra, zobaczmy. Niech sobie jeszcze chwilę poleży. Oczywiście jak jest ostro dojechane, to trzeba koncentratem. Też będzie git. Dobra, tu jeszcze dorzucę. Gąbka niech sobie leży, a ja przeskakuję, słuchaj, na szyby. Tym będziemy pracować. Zobaczymy, kiedy odpuści. Jeszcze jest cały czas szorstko. I zostawiamy. Następna. Widzę, że szyby nie są do końca szczelne tutaj. Widzę, że pod ciśnieniem, jak zaatakowałem, troszeczkę pod uszczelkę się dostało z drugiej strony. Słabo. Jeszcze jest szorstko. Ale to się zmieni. Fenomenalna jest ta szczotka, słuchaj. To, co ona robi na szybach w połączeniu z tym produktem, to jest mistrzostwo. Zobacz pianę. I zostawiamy, nie gryzie bukanko. A. Dorzucamy. Niech pracuje. Nie pękam z ilością, mam tego, kurczę, 5 litrów, a to jest naprawdę, nie jest drogi towar. A robi mega robotę tył i podobnie. Obserwujemy. Jeszcze siedzi na szybie, to dobrze. O, tutaj to już jest w ogóle makabra. Co jest fajne, że ta szczotka jest ugumowana, słuchaj. I nawet jak sobie gdzieś delikatnie pukniesz, nie narobi ci bigosu. Co robię? Wracam tu. Niech pracuje, cały czas ma pracować. Takie pogody pomagają przy tym, ale są też minusy. Chemia niestety wolniej działa. Najlepsza opcja taka to jest okolice 20 stopni. Wtedy chemia naprawdę działa szybko i sprawnie. Przy niskich temperaturach niestety potrzebujemy czasu. Okej. Ojej, tato jest okropna. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale czuję pod szczotką jaki gruz. Zobacz, jak ta szczotka pięknie wjeżdża wszędzie. Nie widzę nic lepszego do konkretnego czyszczenia szyb, do bieżącego czyszczenia szyb. I z tym produktem, uwierz mi, siedzi to obłędnie. Okej. Dobrze. Dorzucam. Niech żre. Bardzo fajnie. Nie wiem, jak tu jest. A, można podnieść, dobra. Miałem mówić, że nie wiem, jak tu jest, bo w Skodzie wiadomo, że tam jest, nie pamiętam ten trik, ale w Skodzie
O, był taki trik, że się do połowy wycieraczki w Audi to sobie mogę ustawić, tak zwany serwisowy w panelu. A tutaj nie mam pojęcia. O, tu ile gruz... Ojej, tutaj. Od razu czujesz pod tą szczotką, gdzie jest masakra. Pięknie. Super. Oj tak. Jak tutaj jest tego grubo. Właściciele mówią, że szyby są w tym... No teraz wszystko jest z gównolity, nawet szyby. Jak już kupujesz zamiennik nawet w salonie, to już masz z gównolitu. W fabryki jak wychodzi, jeszcze jak cię mogę. Ale już później, to już masz tylko gorzej. Okej, ostatnie wzdłużne czochrano. Czochranko, żeby nie było. Zobacz, ile piany. O, i przejdziemy do chromików, tam gdzie tego było najwięcej. Zobacz, widzisz, z drugiej strony woda przedostało się. Okej. Tarararara. Okej. Tonturu. Pięknie, co? Teraz to już może być tylko lepiej, słuchaj. Już czuję po szybach, że będzie zajebiście. Okej. Woda. Materiał. Tu był przedtem brudny, tu jest czyste, tak jak widzisz. I lecimy. Malinówka. Super. Pięknie. Dobrze. Zaraz pukanko i z głowy. Ta gąbka jak złapie pianę, to ciężko ją wypłukać. Zobacz, równo ta flunia, czyściutko, perfekto, tutaj woda, kurczę, się dostała, no popatrz. Szyby na zewnątrz, to już wiem, że mam z bani. A były naprawdę w takich, kurczę, waterspotach. Wiadomo, jak to auto stoi, popada słońce, popada słońce. Nie ma nic gorszego.
tył również, piękna tafla. Piękna tafla. Przedtem się tak odrywało, załamywało, były jakieś dziwne ściechy, teraz już tego nie ma. Tu też woda przeleciała, zobacz, no kurde, i to tylko na tej tylnej. No dobrze, słuchaj, będziemy lecieć za kamarki, jeżeli chodzi o drzwi. Gdzie jest to na paliwo? Jest, tu. No. A tutaj z czym podjedziemy? No wiemy z czym. Oczywiście, że wiemy z czym. Tu już uszczelkę ktoś kopytem urwał. Ja cię nie mogę. To może być. Niby nowe auto, ale pewnie 30 tysięcy przebiegu. Ciekawy, który rocznik. Aż zapytam właścicieli, bo no tak uszczelka, ale wszędzie zabezpieczenia widać. Dobra, co ja chciałem? Alfanol. 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 I pędzel. Zaraz zobaczymy, ile gnoju wyleci. Gdzie mamy pędzel? Ten pędzel, nie ten pędzel. Tu chcemy pędzel. O, ten. Od Szajniego. Dobrze. O, jak tu w garażu przyjemnie, ciepło, pomimo że nie ogrzewany. Tu na zewnątrz już takiego komfortu nie ma. Teraz się wiaterek zerwał. I słuchaj, szarpie mi kurczę po gałęziach. Zobacz szyby. No rewelacja, no. To połączenie, tak jak już mówiłem w filmie, jest fenomenalne. I zostawiamy. Alfanol lubi poleżeć, uwielbia. On kocha po prostu poleżeć, dać mu pożreć w pędzel. Nie wiem, ile tam filmu. Kurde. O, zobacz. Coś tu prysnęło. A co to takie robiło kropek? Tym prysnąłem. Ha, ja pierniczę. Zobacz, jak to poszło. Zaraz trzeba będzie to opukać. Dobra. Uuu, kochany. Miękko, przyjemnie. Nie ma miękkiej gry. Zobacz, co się dzieje. Dobra. Nie ma miękkiej gry, kurde. 95 ma być tu lana. No popatrz ty się. Bardzo fajnie. I zaraz będzie jak nowe. Czuć, że tłusto tu jest. Czuć, że tłuściutko. Dobrze. Okej. Woda. Pędzel do góry, żeby nie mieszać z tą wodą. I jakby ci to powiedzieć, jedno podejście, słuchaj. Nuwencja. Naprawdę, zobacz, jak kurde nowe. No Alfanol jest mistrzem. No. I już, i co ja tu będę więcej grzebał? Zamykam. I to nie myśl sobie, że tutaj
Bo świeże auto, to może być i stary gruz. Zarzucasz, czekasz, niech troszeczkę poleży, niech pogryzie temat i gwarantuję ci, że kurczę, jedno podejście i masz z bani. Dobra, słuchaj, muszę zobaczyć, ile mam baterii i będę brał się za kamarki w drzwiach. Na GoPro widzę 23 minuty filmu. Myślę, a tu odcina. Tu gdzieś było lakierowane właśnie, mówił właściciel. No ta listwa wskazuje, no patrz jak przyjechał. Oj, czy uda się to zamaskować? Spróbujemy. Dobrze, teraz tak, przyniosłem sobie taki produkt. Zobacz jaki zakurzony. Leżał długo. Tego nie ma w sprzedaży. To jest wersja testowa. Takich produktów mam mnóstwo. Firmy wysyłały, żeby sprawdzać co jest pięć. Zobaczymy. Tym będę chciał osuszać. Bawiłem się nim dwa razy dopiero. Tak naprawdę metodą prób i błędów, jeżeli chodzi o dawkowanie. Opłuczę go sobie. Ładnie zakurzony, co? Stało to bardzo długo. A takich rodzynów tam mam... No ale co no? Tak jak ktoś powiedział kiedyś, że kurczę, bez sensu robić film, jak nie ma czegoś na rynku. A ostatnio też powłokę taką położyłem. No dobrze. Déjà vu. Evocar. 1 do 20. Oprysk. Tutaj później. Okej. Bajeczka. A tu co mamy? Wodę. Poczekamy, niech trochę pożre. O, to już spływa. Wypłuczemy najpierw. Dobrze, trzeba wypłukać. Jest to produkt zasadowy. Wolelibyśmy, żeby nam nigdzie nie został. Po co ma nam zasychać? Ok. Tu też. Ok, dobra. Wow, zobacz, ile do środka poleciało. Oj, 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 ale lipa. Ile naleciało do środka. I co teraz będzie? Drzwi to sobie zrobię, jak będę robił wnętrze. Tak mi wygodniej. Teraz się skupię tutaj na profilach. O. Milosia. I co? No zrobię jedną stronę, nie będę cię męczył przecież z dwóch, kurczę. Sobie podładuję GoPro. I podładuję sobie GoPro. Dobra, pędzelki mogę już na zewnątrz, już się namoczyły także. I teraz tak, gąbeczka. Ach, pięknie.
pędzelek. Pięknie. Nie ten, nie ten. Nie ten, ten. Pędzelek i piórchami. Ok. Mógłbym wziąć tutaj parownicę, ale po co? Ma być odświeżone. Już. I to wszystko. I nic więcej. O, a to dlaczego tak się schowało? Co to nasi byli? Zobacz, widzisz? Jakby było rozbierane wygląda. Nie moja w tym głowa. Dlaczego tak było? O, dobra. Okej. Tutaj muszę wziąć ten kochany pędzelek, szczoteczkę. Dobrze. Nieźle, co? Mówię ci, jak to ratuje dupę. Zobacz. Wszystkie zakamarki. A. Jest obłędna szczotka. Do tego drewniana. Nie ma tam nic metalowego. No ciekawi mnie to, dlaczego tak jest. Wypadło widać tutaj z tego. Jakby nie wygłuszało. No ktoś tu musiał już być. No nie da się ukryć, że ktoś tu już musiał być. A, tarara. O, ho, ho, ho. Dobrze. I co? I tutaj już wypłuczemy. Tutaj zrobimy taki myk. O. I załatwimy to gąbeczką. Dobrze. Plastik i już nie wjeżdżam do wody. Okej, płukanko. I woda. To nie jest woda. To jest woda. Tak, to jest woda. Malinowo. Gąbeczka. Tu. Zamykamy. I czochramy. Tu musimy wjechać z pędzelkiem. A to do wody. A, nie tak. Jeszcze jedna rzecz. No właśnie. Wypłukać. A, i powolutku zebrać. Stryk, pędzelek i ogień. Szczoteczka, pędzelek. Ta-na-na-na-na. Najpierw tu. A później tu.
No i powiedz mi, że ta szczotka nie jest zajebista. Teraz między zawiasami potrzebujemy długiego skurczybyka, czyli tego. Dobra. I tu. Okej. I pukanko. Woda. I lecimy. Później zrobimy tu oprysk z hydrowoskiem, czyli dodamy zabezpieczenia. Chociaż tu widzę, że coś leży. Nie wiem, co tu było, ale jakieś zabezpieczenie tu jest. I teraz sobie mogę pozwolić tu, z tej strony. No dobra. Bajerka. No, zaraz sprężone powietrze. Zorganizujemy. No dobrze, szyby jak? Słuchaj. Słyszysz to? Bajera, co? I co lepsze, bez agresywnej chemii jakiejś takiej, wiesz, takiego totalnego gryziora, gdzie kurczę musisz uważać. Mięciutko, szczoteczka, piór chemii, uwielbiam to. Zresztą widzisz, jakimi produktami się bawię. Tak jak kiedyś w filmie powiedziałem, raz piór chemii i tak naprawdę możesz zrobić całe auto. Zasada, lekki kwas. Oczywiście jak są miejsca... A, przepraszam. Tu mi gdzieś przeschło i w jednym miejscu rzeczywiście gdzieś zostało i użyłem już, piór chemii nie dało rady. Musiałem użyć APC od Aqua, tego killera, tak. I to od razu powiem, w jednym miejscu rzeczywiście zostało. Nie zgarnęło wszystkiego przy samym lakierze. Gąbka, pukanko. Produkt. Dobrze. O, tak. Bardzo ładnie. I teraz druga strona, plastik, i będziemy zbierać. Okej. Dobrze. Co ja chciałem? Opryskiwacz. Delikatne ciśnienie, wypłukać sześciutko. Jeżeli nam kapnie do środka, nie szkodzi. Środek będziemy robić później. Ja to w ogóle lubię ogarnąć sobie auto na zewnątrz, a nawet jak pogoda mi nie pozwoli, żeby najpierw ogarnąć sobie auto na zewnątrz, to chociaż je umyć, żeby nie krążyć wokół tego bałaganu. Dobrze, tu jeszcze listwa. Ok, teraz robię jedną rzecz. Już tak zaatakowałem, żeby w tych zakamarkach polecieć tutaj. I to jest już. Idę teraz po... sprężone powietrze.
O, pędzel spadł. Muszę rzucić okiem. Zajebiście. Tutaj osuszę mikrofibrą. I tutaj. Również, przepraszam, pójdzie mikrofibra. Jedyne co, zakamarki. Dobra, idę po mikrofibrę. Zobacz, malinowa, super. Oczywiście, można by się było zająć też uszczelkami. Nie ma potrzeby. Dlaczego? Już mówiłem. Można było zrobić wiele rzeczy. Można było wiele rzeczy inaczej pewnie zrobić. Użyć innej chemii. Każdy robi tak, jak mu jest wygodnie. Ja wychodzę z założenia, że przy takiej robocie, widzisz, nie ma czegoś takiego jak szybko, tu przez... Zawsze wtedy wiem, że gdzieś coś zgubię. Spokojnie, robię tu, przechodzę tu. Mam czas, żeby sprawdzić, zobaczyć. Takie latanie, kurczę, ja wiem, że czas to pieniądz, ale dla mnie wtedy kończy się taka, znaczy dokładność. No, ja wiem, że po x czasie to już człowiek wie, gdzie ma zajrzeć i co zrobić. Dobra. My tu gadu. A tu trzeba będzie ogarnąć. No, i tu jest bagienko przyjemne. No dobrze, w końcu coś normalnego. Evocar. Słuchaj, zobaczę ile mam filmu. O! Słuchaj, 6 minut. 6 minutek, niewiele. Bardzo dobrze. Będzie mnie wkurzać, a tego nie chcemy. Mima. Trzeba dolać. Jestem przygotowany, tu już stoi. Literek. Nie rozrabiam więcej produktu do opryskiwacza 2 litry, bo wtedy masz mało ciśnienia w spryskiwaczu i tak naprawdę wystarcza to na chwilę. A jak najesz litra, rzeczywiście można przy tym opryskiwaczu w miarę długo popracować. Pięknie. Od razu inna bajka, co? Dobrze. Ok. I zostawiamy. I czekamy. Napompujemy wodę. Czekamy, czekamy, czekamy. Weźmiemy sobie wiaderko z pędzlami. Tu. Chemia. Tu. Jak widzisz, akwa była używana, jednak myślałem, że kurczę, dźwignę w jednym miejscu, nie dało rady. Później już zmoczyłem i też nic z tego nie wyszło. Więc trzeba było się wspomóc. Niestety widzisz killerem.
ale jak możesz, używaj jak najmniej agresywnej chemii. Jeżeli nie daje rady, wtedy dopiero. No i chromy wyglądają. No teraz kurde, no. Teraz aż się buj. No od razu widać, że nie są takie matowe, nie są takie przymglone. Inna bajka. Tak, to mamy. To nas jeszcze będzie interesowało. Woda nas jeszcze będzie interesowała. Pięknie. Napiłem się cudownie. Pamiętaj, żeby uzupełniać jak najwięcej płynów. Dobra. Pyk, pyk. Wypłuczę. I tu będziemy te... Najpierw zasadą. Okej. Ciśnienia, dużo ciśnienia, widzisz. O. Dostałem kiedyś, słuchaj. Film od widza z Marcinem, jak pokazywał. Jak pokazywał, co to było? Jak pokazywał, jak tu power clean, jak bulgocze mikrofonem i ktoś podstawił dźwięk z piardów. No po prostu myślałem, że skisnę. Oczywiście nie mam nic do Marcina, bo ja to, wiesz, że nie jestem stronniczy. Każdy chwali swoje. Każdy chwali swoje, ale no skisłem. Skisłem, że ludziom się chce takie rzeczy robić. Dobrze, słuchaj. Teraz tak, ja sobie wymienię baterię, bo się już kończy, i kartę. I będziemy lecieć z czochrankiem. Przepraszam, jeszcze 4 minuty. Więc lecimy z czochrankiem. Ponownie. Evocar. I to wszystko. Pędzel. Ten. Czy APC jest mi potrzebne do takich rzeczy? I tak, i nie. O, tu widzę grubszy gruz. Zmieniamy pędzel. I w tym momencie bierzemy ten. Jest sztywniejszy. Towar. O, tak. No widzisz. Zaczynamy od mniej agresywnego. Jak nie daje rady, od razu wjeżdżamy z agresywniejszym. No to widzisz, czy ci zbiera. Czy wybiera ten brud spod uszczelki? No zobacz, gryzie ładnie. Prawie jak power clean. Tam nic nie widzę. Intuicyjnie. O, tu jest miodu dużo. Nawet bardzo bym powiedział. No. O, płuczemy, bo się nabrało dużo materiału. Górę pokrywy mikrofibrą i APC, tam ewentualnie piór chemii, zobaczymy jakie osady tam mamy. Z reguły najwięcej jest tych mineralnych. O, tutaj gryzie. Dobra, tutaj muszę pójść, słuchaj, po pędzel ten kątowy z AliExpress. Naleję wody jeszcze sobie. Dobra, tutaj do opryskiwacza, bo będzie mi potrzebna. Często pytacie, bo z węża leje wodę do wiaderka. Przejściówka zwykła, łącznik. O! Łącznik i się nie popisałem. I delikatnie go tylko wciskam i już się nalewa. I już. To jest cała filozofia tego wlewania. Teraz sobie wypłuczę, bo tam już czułem, że trę takim brudem, a tego nie chcemy. Prędkość. Szybkość pompowania, level expert. Dobrze, jeszcze tu. Jak są mocno dojechane, to robię mocne stężenia i do takich rzeczy lubię
TFR albo Nano Factor od ProElite. No, robią robotę, naprawdę. Dobrze. Teraz idę po pędzel kątowy. Gdzie ty wisisz, misiu? A, tu leżysz. Najpierw pędzel kątowy uzupełnione. Bomba, co? Naprawdę, ten pędzelek to jest, kurde, mistrzostwo. Zobacz. No, jeszcze coś wybiera. Jeszcze coś jest. Dopóki nie będzie czysto, nie wyjdę stąd. Jeszcze jest brudu. Pyk. To szczota i po długości widzisz, co jest grane. O. Dobra, opłuczemy i sprawdzimy. Przepraszam, tak pilnowałem, że nie upilnowałem czasu i skończyła się karta. Zmieniłem baterię, zmieniłem kartę. Wiem, że tutaj czochrałem wzdłuż tego, nie wiem, co ja ci to mówiłem, pukałem. A, no tak, było pukanko. I co my tu mamy czysto? Jaka woda leci? Miód i orzeszki, słuchaj. Pięknie. Teraz polecimy sobie tutaj niżej. O, super. Teraz już możemy wziąć GoPro. GoPro, CarPro. No, masz pędzel GoPro? Pewnie jeszcze nie masz. A, widzisz. A ja mam. No, ten pędzel to jest mistrzostwo. Miękkość, słuchaj, zobacz. Naprawdę, na lakierze nawet, kurczę. Nie boję się nim jechać. Jakość wybierania brudu jeszcze z dobrą chemią to już w ogóle. O, tu widzę, zostało odrobinkę. Zaraz się wspomożemy innym pędzelkiem. Dobrze. Oczywiście długim. Dlaczego on tu jest, jak on powinien być w innym miejscu? Brudno. Coś tu jeszcze pływa? Coś tu wrzuciłem? Tak. A, ta szczotka. Wikana. Zapomniałem o nim. Czysto, dobra. Okej. Tu. Nie dawało mi spokoju. I tu. I teraz przy uszczelce. Tu, gdzie jest wąsko. Widzisz, co jest grane? Powiem ci, że ten pędzel, jak go nie miałem, to go nie miałem. Ale jak już go mam, to no jest mistrzostwo. Dobrze. I płuczemy. Woda. Jak tutaj, tu już byliśmy. Chodź tu, igiełko. Dobra. To później sobie obiada APC. Tu jest czyściutko, więc nie ma sensu się nad tym pastwić. Mogę już to zaczepić.
ale najpierw sprężone powietrze. Właśnie, sprawdzić, żeby nie było. No zajebiście. Cudownie. Rzut tutaj, no pięknie, słuchaj. Kurde, no nie ma nic fajniejszego jak dobrze zrobiona robota. Jak już robić, to już robić. Tak miło zrobiona robota, jeszcze jak człowiek jest zadowolony, tak jak widzi, że są fajne efekty, a już w ogóle fajnie dostać auto, które nie jest tak zatrolone mocno, gdzie nie trzeba, kurczę, używać bardzo agresywnej chemii. Super. No dobrze. Zamykamy. I kolejny myk. Standardowo szczeliny i ogień. To sobie chcą przerzucić tu. To chcę sobie wziąć tu. Dobrze się pogoda robi. Kurde, cieszę się. Dobra, drzwi zamkniemy. Pędzle się wywróciły. Ileż tych pędzli tutaj, kurde, potrzebujesz, a wystarczyłby jeden i by było z głowy, nie? Chodzi mi o to, żeby wypłukać dokładnie chemię, tam gdzie opryskiwacz nie dał rady, bo to całkiem inaczej uderza wtedy tutaj. Ładnie. No jest dobrze. Jak już woda spływa, jest hydrofobowość, no to jest pięknie. No, cudownie. Dobra. Okej. Później wlecimy tu. Wlecimy tu z jakimś włoskiem płynnym. Na pewno. To nie ma tematu. Słuchaj, teraz tak. Ja sobie będę robił drzwi, zakamarki z tej strony. Idę, przerzucę sobie film, bo on pewnie się będzie przerzucał z 40 minut. No i co? I zacznę go czochrać. Czyli zrobimy przełoż i później dekontaminację chemiczną, bez glinki, bez glinki. Myślę, że dzisiaj lakier uda się ogarnąć.